Witam Was serdecznie. Z tej strony Marcin Jasiński. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam przedstawić 10 porad, jak uniknąć problemów przy pracy w studio. Niedawno mówiłem Wam o tym, w jaki sposób możecie się przygotować do sesji zdjęciowych. Głównie to się toczyło pleneru. Większość z tych informacji tak naprawdę możemy przełożyć również na studio, aczkolwiek studio rządzi się swoimi prawami. Tam mamy troszkę inne warunki i troszkę praca wymaga czego innego. I dzisiaj postaram się Wam przedstawić największe problemy, bolączki, jakie możecie spotkać, z jakimi też macie problemy, ponieważ część z Was do mnie pisze i pyta się o rzeczy, które dla osoby, która troszkę pozna, wydają się oczywiste, ale bardzo dobrze wiem sam, jak zaczynałem, że to jest tak naprawdę często czarna magia. Zupełnie nie wiemy, jak do tematu podejść i nagle mamy jakiś problem, który tak naprawdę możemy bardzo łatwo, szybko rozwiązać. Zaczynajmy zatem. Pierwsza informacja, jak zawsze uniwersalna, zawsze o tym mówię. Bądźmy wypoczęci, zadbajmy o to, żeby modelka była wypoczęta, wyspana. Studio wymaga od nas bardzo dobrego przygotowania, nie tylko od nas, od modelki, wizerzystki, stylistki również, i zadbajmy o to, żeby naprawdę wszystko było jak najfajniej, jak żeby atmosfera była świetna. Zadbajmy również o muzykę, ponieważ ona ma również duże znaczenie, jeżeli chodzi o atmosferę. Będąc przy przygotowaniu modelki, zwróćmy uwagę bardzo mocno na to, aby makijaż był naprawdę wysokiej jakości. Z reguły w studio korzystamy, bardzo uogólniam, z wyższych wartości przysłony, gdzie naprawdę ta ostrość jest dość duża i każde szczegóły na twarzy widać. Tak naprawdę widzimy szczegóły makijażu bardzo dobrze i jeżeli coś jest skopane, to wyjdzie nam na zdjęciach. Ważną rzeczą jest również nieużywanie przez modelki soczewek. Ja się sam na tym złapałem, ponieważ nie wiedziałem nawet, że modelka zupełnie ma soczewki. Ona o tym nie powiedziała. Zrobiliśmy całą sesję. Przy czym możecie tego nie zauważyć na pierwszy rzut oka. Natomiast po zgraniu tych zdjęć i przybliżeniu pracy przy retuszu nagle od razu widać. Widać samą soczewkę, oczy robią się matowe, wyprane z koloru, jest po prostu słabo. No oczywiście można to podciągać, ale będzie to na pewno gorszy efekt niż bez soczewki. Przechodzimy do drugiej rzeczy. Sprawdźcie Wasz sprzęt, jeżeli chodzi o kabel, oprogramowanie i komputer, jeżeli pracujecie z tetheringiem. Sam się o tym przekonałem, że czasami mogą się pojawić niespodziewane rzeczy. Warto podłączyć przed samą sesją w domu kabel, albo dzień wcześniej najlepiej, kabel pod kompa, odpalić program, czy to korzystacie z Capture One, Lightrooma, czy innego oprogramowania. Zobaczcie, czy wszystko działa. Pamiętajmy, że mogą się zdarzyć naprawdę różne rzeczy, ponieważ bodajże 2 lata temu, podczas jednej z aktualizacji, Lightroom przestał wspierać choćby Sony i wiele marek. Zostawił tak naprawdę Nikona, Canona i bodajże, nie pamiętam, Fuji czy Leica, któryś z tych, jeżeli chodzi o tethering. I pamiętam, jak kupiłem Sony, podłączyłem aparat i nagle się okazuje, że o kurczę, nie działa mi tethering w Lightroomie. Myślałem, że coś jest nie tak ustawione, myślałem, że coś jest nie tak z portem, z kablem, i nagle okazało się, że Adobe przestało wspierać tethering. No i cóż, zostało mi kupno Capture One, z czego się bardzo cieszę, ponieważ to była naprawdę świetna decyzja i z reguły przy sesjach używam Capture One. Lightrooma również używam, ale to tak naprawdę tylko przy reportażach. Zatem sprawdźcie dokładnie sprzęt, czy wszystko Wam działa. Ponieważ bardzo często korzysta się z tetheringu w studio, to stwierdziłem, że trzeba zwrócić na to uwagę. Trzecia rzecz dotyczy tak naprawdę ustawienia lamp błyskowych. To jest naprawdę ważny element, zwróćcie bardzo, bardzo na to uwagę. Ponieważ miałem od Was informacje takie, że macie problemy w studio, że nagle, nie wiem, wszystko jest zalane, wszystko za jasne, wszystko za ciemne, nie macie odpowiedniego tła oświetlonego tak, jak chcieliście. I bardzo szybko okazało się, że powtarza się błąd, z którym się spotykam dość często. Pamiętam, jak kiedyś prowadziłem szkolenie dla firmy, która robiła zdjęcie produktowe, i jak przyszedłem, chcieli, aby ich nauczyć, bo nie byli zadowoleni z efektów. Jak przyszedłem do nich, jak zobaczyłem, że mieli w malutkim pokoiku, naprawdę malutkim, nie wiem, z 2 metry na 2 metry, może troszkę był większy, ale ile oni mieli? Z raz, dwa, trzy, cztery, z sześć lamp?
No, to było niesamowite. Z przodu dwie lampy, z tyłu dwie lampy, od góry jedna lampa, od spodu jedna lampa, czy nawet dwie lampy. Przecież jak to się wszystko włączyło, no to w ogóle nie było żadnej kontroli nad światłem. Jeszcze w tak małym pomieszczeniu, gdzie wszystko się odbijało od wszystkich ścian, to była po prostu jedna wielka świecąca kula. To było zupełnie bez sensu. I teraz tak, przechodzimy do tego, że zaczynajmy zawsze od ustawiania światła od jednej lampy i przechodzimy dalej. Nie włączajcie wszystkich lamp na raz, nie włączajcie kontr, nie włączajcie, nie wiem, 10 lamp jak macie. Oczywiście, jeżeli chcecie skorzystać z kilku lamp, tak, z 3, 4 czy nawet 5 lamp, ponieważ czasami taki setup jest potrzebny, to nie włączajcie od razu wszystkich, nie ustawiajcie parametrów tak, jak wam się wydaje, bo nie macie też kontroli i jeżeli nie macie doświadczenia, może się okazać, że nie wiecie, dlaczego wszystko jest na zdjęciu takie, a nie inne. Dlatego zaczynajcie przede wszystkim od głównej lampy, tak? Główna lampa, która będzie waszym głównym źródłem światła. Włączacie ją, ustawiacie parametry, widzicie, co się dzieje na zdjęciu i następnie dorzucacie drugą lampę, dostosowujecie ją i tak dalej. Ostatecznie dochodzicie do tej ilości albo i nie, ponieważ często okazuje się, że efekty z jednej czy z dwóch lamp, czy no z mniejszej ilości po prostu są bardzo wystarczające i nie musicie więcej, a wydawało wam się, że będziecie musieli więcej używać, więc zaczynajcie po kolei, tak? Jedna, druga, trzecia, czwarta, na końcu na tło dorzucacie, jeżeli chcecie, żeby było zupełnie białe, albo przyciemnić, albo rzucić jakiś gradient. Robicie to, ale po kolei, nie wszystko na raz. Jeżeli później będziecie mieli oczywiście doświadczenie, możecie już mniej więcej ustawić wstępnie parametry, wiecie, jak się będzie rozchodzić to światło i gdzie, która lampa za jaką część odpowiada, ale na polecam po prostu zaczynać od tego i sam zresztą bardzo często z tego korzystam, jak mam jakiś większy setup, żeby po prostu ustawić po kolei te światło na modelce. Przygotujcie cały sprzęt i dobierzcie odpowiedni sprzęt do studia, tak? Czyli tak jak to było w odcinku dotyczącym sesji zdjęciowych ogólnie, przygotujcie sprzęt, tak? Karty, aparat, naładujcie wszystko, wyczyśćcie wszystko, weźcie wszystkie elementy, spakujcie, sprawdźcie 2-3 razy, czy wszystko na pewno macie, no bo tak jak mówiłem wcześniej, zdarzają się przeróżne rzeczy i przeróżnych rzeczy ludzie zapominają. Natomiast dobierzcie i nie bierzcie też zbędnego sprzętu, ponieważ do studio nie potrzebujecie bardzo dużo obiektywów, tak naprawdę wystarczy często jeden obiektyw, więc dobierzcie odpowiedni obiektyw, dobierzcie aparat, z którego chcecie korzystać w studio, jeżeli macie różne, to dobierzcie oczywiście ten, który da wam odpowiednią jakość. No i w zasadzie tyle, ale zwróćcie na ten etap bardzo dużą uwagę, ponieważ naprawdę może się zdarzyć, że nagle nie macie karty pamięci. Jak pracujecie po tetheringu, no to będzie ok, w porządku, ale możecie zapomnieć, nie wiem, obiektywu, kabla do kompa, no naprawdę mnóstwo rzeczy, więc baterii dodatkowych. Więc zwróćcie na to uwagę i jak zawsze pamiętajcie o tym. Następną rzeczą jest poznanie sprzętu, jak jest w studio. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jeżeli nie korzystacie ze swojego studia, nie macie własnego studia, wynajmujecie, idąc tam możecie trafić na przeróżne modele lamp różnych marek, czy to będzie Profoto, czy to będzie Quadralight, czy jakieś tam lampy Bowensa, Alinchroma, no mnóstwo, tak? Mamy mnóstwo sprzętu i tak samo do tego są różne wyzwalacze, różne metody wyzwalania. I przede wszystkim dowiedzcie się, jaki tam macie sprzęt. Jeżeli dowiecie się, jaki jest sprzęt, przeglądnijcie instrukcje, abyście jak wejdziecie do studia, nie mieli problemu i nie musieli się pytać cały czas osoby, która, jeżeli w ogóle będzie osoba w studiu i będzie chciała wam pomagać, nie będziecie musieli się jej pytać, bo to nie ma sensu, tak, żebyście weszli i wiedzieli, co macie robić. No później oczywiście, jeżeli będziecie korzystać już drugi raz z tego sprzętu, będziecie mieli jakieś doświadczenia, ale zwróćcie uwagę na obsługę lamp, na obsługę wyzwalaczy, podstawowe rzeczy, które są wam potrzebne i wtedy będziecie czuli się pewnie, jak pójdziecie do studia i zastaniecie to, do czego się przygotowaliście. Punkcik numer 6, czyli naładujcie lampy. Oczywiście tu mówię, jeżeli korzystacie ze swoich lamp, jeżeli macie swoje studio. Zdarza się, tak? Jeżeli mówię tu oczywiście o lampach, które mają akumulator, choćby, nie wiem, Quadralight Atlas. Często się korzysta, ja sam z tego korzystam w studio. One są bardzo wygodne, nie ma kabli.
No i zdarza się tak, że przychodzicie, nagle okazuje się, że jest rozładowana. Najgorzej, jeżeli macie jedną baterię, jeżeli macie dwie, może się zaraz okazać, że macie dwie rozładowane, więc zwróćcie na to uwagę. Po każdej sesji po prostu naładujcie, albo przed każdą sesją, to już zależy jak wolicie. Numerek 7, czyli wszelakie problemy, jakie możecie spotkać w studiu, tak naprawdę jeżeli chodzi o lampy błyskowe. Często idziecie, to też właśnie wynika z nieodpowiedniego przygotowania się wcześniej, i nagle pewne lampy też do mnie piszecie z takimi rzeczami. Często też się dotyczy lamp reporterskich. Natomiast to samo jest z lampami błyskowymi studyjnymi, czy też plenerowymi. Przykładowo lampy nie chcą się wam wyzwalać. Nie możecie zejść niżej z czasem, niż byście chcieli. Nie chcą wam się po fotoceli wyzwalać lampy, albo przykładowo, nie wiem, no... Jedna wam błyska, druga nie, albo nagle wszystkie lampy wam błyskają, jak tego nie chcecie. Dlatego na jakie rzeczy musicie przede wszystkim zwrócić uwagę? Pamiętajcie, aby kanały i grupy były odpowiednio ustawione i żebyście ustawili te lampy, podzielili w taki sposób, jak chcecie. Kanał zawsze musi być ten sam. Natomiast grupy mogą być rzeczywiście różne. Możecie przypisać kilka lamp do jednej grupy, ale najlepiej ustawić każdą lampę w osobnej grupie, takie jest moje zdanie, i każdą lampę kontrolować oddzielnie. Druga rzecz, zwróćcie uwagę, czy chcecie korzystać z HSS-u, czy nie, czyli schodzić z czasem poniżej tego czasu synchronizacji błysku, który jest w aparatach różnie, nie wiem, około 1,200, 1,250 mniej więcej. No i też zwróćcie uwagę, z jakimi czasami pracuje lampa, czy w ogóle ma HSS. Jak chcecie schodzić niżej, włączcie ten HSS. Czy to też przez wyzwalacz, w wyzwalaczu możecie wyłączyć HSS. I tak samo w lampie, musicie zwrócić na to uwagę. Następną rzeczą jest fotocela, z tym jest często dużo problemów. Zwróćcie uwagę na to, aby lampa z fotocelą była ustawiona w taki sposób, aby ta fotocela widziała błysk tej lampy, która ma wyzwolić nam lampy z fotocelą. Jeżeli fotocela jest zasłonięta, no to ten błysk nie dojdzie do fotoceli i po prostu lampa nam nie błyśnie. To jest podstawowa rzecz. Natomiast drugim problemem jest to, że często lampy mogą się wyzwalać, przykładowo jeżeli korzystamy ze studia z innymi osobami i na przykład studio jest podzielone, ktoś inny błyska, a nam się będzie wyzwalać fotocela w naszych lampach, zwróćcie na to uwagę. I następna rzecz, odpowiednie ustawienia też parametrów w lampach w wyzwalaczach, ponieważ trzeba często ustawiać, trzeba ustawić, żeby lampa była w trybie, w którym jest wyzwalana po fotoceli. Każda oczywiście marka zupełnie inaczej to interpretuje, zupełnie inaczej nam to przedstawia. Zwróćcie na to uwagę, poczytajcie dlatego też, co mówiłem wcześniej, abyście byli na to przygotowani, tak? Więc to jest również ważna rzecz. Teraz numerek 8, a mianowicie ustawcie w aparacie odpowiedni czas, odpowiednią przysłonę czy też ISO. Z reguły w studio, oczywiście bardzo uogólniam, ale z reguły są takie standardowe parametry. Pamiętajmy, że pracując w studio z reguły korzystamy tylko z lamp błyskowych, nie chcemy światła zastanego, więc musimy mieć parametry ustawione tak bez błysku, że mamy zupełnie ciemno i wtedy tak naprawdę czas nam nie odgrywa zupełnie żadnej roli i z reguły ten czas ustawia się na 1/200 sekundy. Oczywiście, aby nie schodzić niżej, żeby nie było problemów właśnie z HSS-em, którego bardzo wiele lamp nie ma. Jeżeli chodzi o przysłonę, no ogólnie ustawia się przysłonę, żeby otrzymać jak najlepszą jakość z naszego obiektywu, więc jest to z reguły, są to granice jakieś f5.6, f8, f11. Wtedy mamy naprawdę dość dużą głębię i najlepszą jakość, jeżeli chodzi, największą ostrość, jeżeli chodzi o nasz obiektyw. Nie zawsze chcemy to osiągać, ja na przykład bardzo lubię robić na f1.4. Przy pracy z 1.4 i dość mocnych lampach jest niestety problem, ponieważ musimy schodzić bardzo mocno z mocą w dół, jeżeli chodzi o lampy. I to nie zawsze nam się po prostu uda. No ale mówię, tak standardowe parametry są mniej więcej w tych okolicach F8, powiedzmy plus minus. Ale tak jak mówię, ustawcie odpowiednią przysłonę, to już naprawdę zależy od was, co chcecie osiągnąć.
i zwróćcie na to uwagę. ISO staramy się zawsze dawać jak najniższe. Jak możliwie możemy dać najniższe, czyli z reguły jest to ISO 100, ISO 75 albo 50 w niektórych przypadkach, czy ISO 200 też w wielu przypadkach troszkę starszych aparatów. I no, po to, żeby osiągnąć po prostu jak najlepszą jakość, więc jeżeli chcemy szum, no nie róbmy tego zwiększając ISO w studiu, to już możemy spokojnie zrobić w postprodukcji. To jest jakby podstawowa rzecz, ISO jak najniższe. Numerek 9 to jest taki mały trik, sztuczka. Ustawiamy mocno piloty, jak najmocniej piloty, jeżeli chodzi o nasze lampy błyskowe, czyli to światło modelujące, inaczej mówiąc. A dlaczego? Ponieważ robiąc zdjęcie, źrenica w oku naszej modelki nie zdąży zareagować podczas błysku i zmniejszyć się bardzo mocno. Na zdjęciach nam zależy jak najbardziej na uwydatnieniu oczu i jeżeli mamy dużą źrenicę, czyli mamy ciemno w pomieszczeniu, tak? Czyli mamy na przykład włączone piloty, to wtedy wygląda to średnio. Natomiast jeżeli ona jest mała, mamy całe duże oko, ładne, kolorowe i to jest naprawdę fajna rzecz. I to możemy osiągnąć właśnie zwiększając światło modelujące. Niestety nie jest to fajna rzecz dla modelek, ponieważ naprawdę mocno im to będzie świeciło po oczach, ale gwarantuję Wam, że będzie na pewno dużo lepszy efekt na zdjęciach. Możecie to spokojnie przetestować, ponieważ jeżeli jest ciemno i modelka dostanie tylko błysk, to oko nie zdąży się zaadaptować i nadal będzie po prostu duża źrenica. Natomiast jeżeli będziemy mieli cały czas mocno światło, to ona będzie cały czas zmniejszona i w tym momencie możemy mieć ładne, fajne, duże oko. Spróbujcie tego. I ostatni punkcik, 10. Zaczynajmy od małych setupów oświetleniowych. Naprawdę zwracajcie na to uwagę. Tak jak już Wam mówiłem wcześniej, nie tylko, no spotkałem się z tym zresztą wiele razy, że przychodząc osoby mają naprawdę mnóstwo lamp, wszystkiego nakupowane, no bo trzeba z przodu, z boku, jedną kontrę, drugą kontrę, od tyłu, podświetlenie. Bez sensu, naprawdę. Mnóstwo zdjęć fenomenalnych powstaje tylko z jedną lampą. Zresztą nie trzeba w ogóle lampy, żeby wyszło fajne zdjęcie. Oczywiście mamy dookoła różne źródła światła, które mogą nam oferować naprawdę super, super rzeczy, ale zaczynajmy od jednego źródła światła, tak? Dodajmy drugie źródło światła. I tak naprawdę te większe setupy są potrzebne często do ukazywania jakichś elementów, szczegółów, tak? Jeżeli chcemy tło, jeżeli chcemy coś podświetlić i tak dalej. Nie potrzebujemy dużo lamp, naprawdę. Zwróćcie uwagę na to, że często ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, ale pooglądajcie choćby sesje do Vogue'ów, tak? Do wielkich magazynów modowych, gdzie często tak naprawdę mamy tylko jedną lampę z ogromnym modyfikatorem, która po prostu strzela i koniec. I nie mamy nic więcej, nie mamy żadnych jakichś kontr i tak dalej. Oczywiście takie setupy się pojawiają i taka zabawa jest bardzo fajna, bo to jest świetne kombinowanie. Natomiast nie jest to potrzebne. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do dawania łapek w górę i do dołączenia do moich patronów, dzięki którym mogą powstawać takie materiały. Zatem do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!